Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym tematem filmu będzie wyciskarka. Pytaliście mnie często o wyciskarkę, o sokowirówkę, co jest lepsze. Wiadomo, że lepsza jest wyciskarka. Słuchajcie, do tej pory na kanale moim nie pojawiła się wyciskarka, ponieważ miałam złą wyciskarkę. Nie będę tutaj jakby mówić o tej złej i o firmie, z której mi wyciskarka nie podpasowała. Chciałabym Wam dzisiaj przedstawić, z jakiej firmy wyciskarka mi pasuje. Przede wszystkim dzisiaj zrobię jedną rzecz na tej wyciskarce, ale będę cyklicznie wrzucać filmy, jakie ona ma funkcje, bo ma mnóstwo fajnych funkcji. Robi świetne deserki dla dzieci, robi mleko kokosowe, mleko migdałowe, robi orzechowe masło i to wszystko będę chciała Wam pokazać, oprócz oczywiście soków. Będziemy robić też soki zdrowotne, także w tym filmie zapowiadam Wam, że będziemy robić fajne soki zdrowotne, soki na włosy w tej wyciskarce. Dzisiaj Wam ją zaprezentuję, także zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że ten filmik Wam troszeczkę pomoże. No więc zaczynamy. Sprzęt czeka. Zobaczymy, jak Mułkę poradzi sobie dzisiaj z wiórkami kokosowymi, które namoczyłam wcześniej. Chcę Wam to wszystko dzisiaj zaprezentować. I tak, mam trzy sitka. Rozłożyłam wszystko celowo, żebyście zobaczyli. Sitko zupełnie bez dziurek, sitko z malutkimi dziurkami do soków i sitko z większymi dziurkami. Ja dzisiaj będę używać sitka z większymi dziurkami, czyli zaraz to wszystko złożę i Wam pokażę. Tutaj mamy, o, dopiero co myłam, więc jeszcze kropelki są, bo wcześniej jeszcze używałam, robiłam soczek i już składamy. Bierzemy wzmacniacz i wkładamy w niego sito, które nam potrzeba. Już moment, bo ja, żebym się nie pomyliła. Kiedyś, słuchajcie, włożyłam nie to sitko, to się namęczyłam, o matko. Więc zawsze musimy pamiętać, żeby włożyć dobre sitko. I proszę bardzo, o, tutaj mamy taką kropeczkę, musimy kropeczka z kropeczką. Taki troszeczkę instruktaż dla Was, gdybyście mieli kiedyś taką wyciskarkę. O, jeżeli ślimak nie chodzi, tylko jest w ten sposób, to jest dobrze założone. Zakładamy klapę. Też musimy patrzeć, żeby zaskoczyło. Jest klapa. No i co? Włączamy. Włączamy i zaczynamy. Tutaj mamy wiórki kokosowe. Wiórki sobie... O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Wiórki sobie powolutku wlewamy. Namoczyliśmy wcześniej w wodzie. Kiedyś kupowałam mleko kokosowe, odkąd mam wyciskarkę, to robię. Jestem mega zadowolona. Mułka sobie radzi z orzechami, ze wszystkim. Oczywiście możecie sobie też zamknąć, żeby się zebrało, jakbyście chcieli, i potem puścić. Pulpy odchodzą prawidłowo. Na filmie będzie można zobaczyć, ile czasu robi się takie mleko kokosowe. Nie będziemy przerywać filmu, tylko robimy z marszu. Żeby nie prze... Teraz. I mleczko mamy gotowe, możemy zamknąć, kochani. Wtedy nam się tutaj, o, nic nie wyleje. I proszę, mamy świetne mleko kokosowe. Tyle nam wyszło mleczka. Teraz do lodówki i zrobię z tego pyszne ciasto. Życzę wszystkim pysznej kawy z mlekiem kokosowym, pysznych deserów i wszystkiego, do czego dodajecie mleka kokosowego, jeżeli zrobicie je. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie.